Porozmawiamy dziś o projektowaniu uniwersalnym, czyli kwestii niezwykle istotnej dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami. Panie Rafale, co takiego kryje się pod pojęciem projektowania uniwersalnego? Projektowanie uniwersalne dotyczy właściwie wszystkiego, czyli całej przestrzeni zabudowanej, wszystkich produktów, usług i generalnie polega ono na tym, żeby projektować te rzeczy, te przedmioty tak, żeby były dostępne dla możliwie największej liczby osób bez stosowania jakichś specjalnych udogodnień czy rozwiązań technicznych, żeby były po prostu dostępne. Czy zatem projektowanie uniwersalne wpływa, a jeżeli tak, to w jakim stopniu na projektowanie, na nowoczesne projektowanie przestrzeni publicznej i wszystkich budynków? Wpływa moim zdaniem w ogromnym jakby znaczeniu, dlatego że uniwersalne projektowanie ma u swoich fundamentów jakby poczucie równości. To jest niezwykle istotna rzecz, dlatego że jeśli mówimy w kontekście obecnej, istniejącej przestrzeni i zapewnianiu dostępności, to jakby dokładamy coś, chcemy coś dołożyć, żeby wyrównać pewne szanse. Natomiast w uniwersalnym projektowaniu chodzi o to, żeby od początku ta zasada równości została zachowana, czyli nie dokładamy, tylko od razu myślimy o jak najszerszym spektrum uczestników i sposobach tego wykorzystania i wejściu jakby w kontakt z przedmiotami, które projektujemy. Czy to bardzo wpływa na architekturę i na nasze otoczenie? To zależy. Można odpowiedzieć tak lub nie. Jeśli sobie jesteśmy w stanie bez problemu wyobrazić budynki administracji rządowej czy samorządowej typu sądy, czy urzędy wojewódzkie bez jakichś wielkich reprezentacyjnych wejść na poziomie pierwszego piętra, długimi schodami i najlepiej jeszcze jakąś kolumnadą koryncką, to jeśli potrafimy sobie to wyobrazić, to nie jest dla nas. Uniwersalne projektowanie nie powinno być dla nas jakąś wielką zmianą. Natomiast jeśli przywiązujemy dużą wagę do tego, w jak w tradycyjny sposób postrzegaliśmy funkcje i budynki, które je pełnią, to czasami jest to wyzwanie i tutaj musimy się po prostu pozbyć takiego szablonowego myślenia o przestrzeni publicznej i o budynkach i oczywiście też o usługach, o rzeczach, które i sposobach jakby w jaki sposób zapewniamy te usługi. Dlatego tak i nie. Ale to jest bardzo ciekawe. Jakby mógł Pan podać jakieś przykłady, jakie dodatkowe elementy mogą się pojawiać, patrząc przez pryzmat tego uniwersalnego projektowania, które nie pojawiały się w takim tradycyjnym projektowaniu? Tak, nawiązując chociażby do tego, co już powiedziałem, czyli samo wejście. Tak? Jeśli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić reprezentacyjny budynek, który ma wejście na poziomie jakby gruntu, tak? Czyli dostajemy się bez żadnych schodów, bez żadnych barier takich architektonicznych, to jest to uniwersalnie zaprojektowane. Tak? Jeśli myślimy sobie o placu zabaw i mamy w głowie jakieś katalogowe urządzenia typu zamki czy jakieś tory przeszkód, no to myśląc o uniwersalnym projektowaniu i placu zabaw, powinniśmy raczej myśleć o przestrzeni, która jest, z którą można wejść w interakcję na wiele różnych sposobów, czyli na przykład mamy utwardzone dojście, mamy huśtawki, które na przykład mają ławeczki, a nie tylko pojedyncze kabiny takie, gdzie na przykład zamiast takiego katalogowego rozwiązania mamy jakieś instalacje, które pozwalają na różnorakie wejście w interakcję z tymi instalacjami. Woda jest ważnym takim elementem rozwiązań, również moim zdaniem takich uniwersalnych. Czy w ogóle myślenie o tym, że osoby o różnych szczególnych potrzebach mogą gdzieś wejść, gdzieś się dostać, z czegoś skorzystać. I jeśli nie jest to dla nas problemem w projektowaniu takich miejsc, no to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby myśleć w sposób uniwersalny o takich miejscach. A co w takim razie z miejscami, z budynkami, które już są zaprojektowane, które już istnieją? Ich nie da się zmienić, można je jedynie próbować w jakiś sposób dostosowywać. Tak jest. I jakby cała dostępność i rozmowa w tym momencie w takiej przestrzeni publicznej związana z dostępnością dotyczy właśnie takich budynków. I niestety często mamy w Polsce takie do czynienia z budynkami, które wielokrotnie zmieniły sposób swoje przeznaczenie, czyli jakby sposób użytkowania.
Często mamy również instytucje publiczne, które jako pierwsze zostały objęte ustawą o zapewnianiu dostępności, z budynkami, które zostały wybudowane 30, 50 czy 100 lat temu. I tutaj rzeczywiście czasami ta dostępność jest rzeczywiście wyzwaniem. Czy w takim razie można dojść do takiego stwierdzenia, że ta dostępność może być w niektórych miejscach problemem? Tak, niestety tak i często jest ona w taki sposób definiowana. Jeżdżąc po Polsce i odwiedzając wiele budynków, w których mieszczą się instytucje publiczne, często spotykam się właśnie z takim myśleniem wśród zarządców czy administratorów budynków, że to jest problem, tak? I to dlatego tak się dzieje, jak już doszedłem do wniosku, że utożsamiane to jest z jakimś utratą czegoś, tak? Czyli z poziomu administratora to jest na przykład konieczność przebudowy jakiejś, czy dodania czegoś w budynku. Z punktu widzenia na przykład pracownika to jest rezygnacja z jednej toalety, którą teraz trzeba zamienić na toaletę dostępną, więc trzeba połączyć na przykład dwie kabiny w jedną, żeby móc ten rozmiar uzyskać odpowiedni. No i oczywiście w aspekcie jakby estetycznym czy architektonicznym często pojawiają się argumenty, no proszę pana, ale jak te schody będą wyglądały, jak my tutaj dodamy balustradę pośrednią albo kleimy wszystko żółtą taśmą. I no tutaj jest rozmowa po prostu takim jedynym wyjściem z tej sytuacji i tłumaczenie, że dostępność to jest po prostu dodatkowa funkcjonalność dla budynku, czyli on coś zyskuje dzięki temu, że więcej osób może po prostu z niego skorzystać. A jeśli chodzi o estetykę, to tutaj po prostu trzeba przytaczać dobre przykłady i takim standardowym przykładem w Polsce może być Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, które wkomponowało jakby rozwiązania dostępnościowe w przepięknie architektoniczny sposób z uszanowaniem ogromnym tych przestrzeni, w których muzeum się znajduje. I nie zawsze to oznacza, że musimy oklejać wszystko czarno-żółtą taśmą. Bardzo dziękuję, panie Rafale, za rozmowę. Dziękuję.